Cześć, witam Was na kanale Videoblog Tech. Dzisiaj będziemy testować płytę MSI B350 Tomahawk pod Ryzena, pod socket AM4. O samej płycie za chwilę, na początku pokażę Wam, co dostajemy w komplecie razem z płytą główną. Oczywiście zaślepka tylnych portów, dwa kable SATA w komplecie, podziękowanie za zakup oraz zaproszenie do rejestracji produktu na stronie MSI-a. Krótka instrukcja obsługi skrócona, pełna instrukcja obsługi, jak ustawić BIOS i co gdzie wpiąć na płytę. Szybka informacja, w jakiej kolejności wkładać, montować nasze kości RAM i też płyta z oprogramowaniem softem. Jak zwykle zalecam pobrać najnowszy ze strony producenta. Płyta jest w standardzie pełnym ATX-a, posiada sześciofazową sekcję zasilania, cztery fazy są przeznaczone dla procesora, dwie fazy są przeznaczone dla naszych pamięci. Złącza, którymi dysponuje, to jest PCI Express 3.0 w standardzie X16 dla karty graficznej. Jest on osłonięty metalową słoną, tak zwany Steel Armor od MSI-a. Mamy też drugie złącze PCI Express 3.0 X16 działające maksymalnie w konfiguracji X4 elektrycznie. Dwa złącza PCIe X1 i dwa złącza PCI. Mamy też system powiadomienia Easy Debug LED, który informuje nas o tym, z czym może być problem, jeżeli nasz komputer nie uruchamia się. Czy problem leży w procesorze, w pamięci, w karcie graficznej, bądź też jest jakiś inny problem z butowaniem naszego zestawu. Sześć złączy wentylatorów na płycie, cztery sysfanowskie, czyli do naszych wentylatorów w obudowie. Jedno złącze do wentylatora naszego procesora, bądź też wentylatorów, jeżeli połączymy przez przejściówkę, i jedno złącze 2-amperowe dla naszej pompy wodnej z układu chłodzenia cieczą, jeżeli taki posiadamy w komputerze. Mamy też złącze do podłączenia naszej listwy RGB. Tutaj jest oczywiście oświetlenie RGB od MSI-a Mystic Light. Możemy podłączyć paski LED-owe z naszej obudowy i sterować za pomocą oprogramowania również oświetleniem naszej obudowy. Co do storage'u, mamy jedno złącze M2 dla dysków o prędkości do 32 gigabitów na sekundę i cztery porty SATA, z czego dwa są podłączone bezpośrednio do procesora, bo tak to działa na płytach z Ryzenem. Płyta oczywiście wspiera RAID w konfiguracji 0, 1 i 10. Cztery banki pamięci do 64 GB łącznie możemy obsadzić na tej płycie, taktowanie pamięci plus 3200 MHz. Oczywiście pamięci są dwukanałowe. Karta muzyczna, która jest zainstalowana tutaj na płycie głównej, to jest Realtek ALC892, pracujący w systemie 7.1. Oba kanały, lewy i prawy tej karty muzycznej, są odseparowane od głównego PCB płyty. Aby zapobiec dodatkowym zakłóceniom i aby ten dźwięk był bardziej klarowny i aby poziom szumów utrzymywał się na jak najniższym pułapie. Złote kondensatory Hemicona, system Nachimic 2 pomagający usłyszeć i zwizualizować, skąd naciąga przeciwnik, na przykład w grze CSGO, oraz procesor Audio Boost HD. Co do tylnych wyjść, moi drodzy, mamy złącze PS2 dzielone dla klawiatury i myszki w standardzie PS2. Mamy dwa złącza USB 2.0 Gaming Device Master. Są to złącza, dzięki którym możemy za pomocą oprogramowania właśnie Gaming Device Master sterować naszą gamingową myszką, dokonywać korekt jej ustawień. Nie musimy do tego mieć oprogramowanie producenta myszki. Na przykład są myszki gamingowe, które nie są wspierane przez oprogramowanie producenta. A tutaj mamy właśnie możliwość zrobienia tego sterowania myszką, zmieniania jej DPI, czułości, mapowania przycisków za pomocą oprogramowania MSI Gaming Device Master. Mamy też złącza DVI, VGA i HDMI dla przyszłych procesorów APU od firmy AMD. Mamy również trzy złącza USB 3.1 typu A Gen 1 i jedno złącze typu C Gen 1. Wyjścia audio posiadają pozłacane styki. Co do karty sieciowej, która jest zaimplementowana na płycie głównej, jest to Realtek 8111H, który posiada zabezpieczenie przeciwprzepięciowe oraz oprogramowanie MSI Gaming LAN Manager, za którego pomocą możemy nadać priorytet pingów dla na przykład naszych gier sieciowych, bądź też podzielić równopasmo pomiędzy grą, w którą gramy, i też na przykład
oprogramowaniem XSplit, za którego to pomocą możemy streamować tą grę. Natomiast co do wyjść na przedni panel obudowy, mamy dwa złącza USB 3.0, za których to pomocą możemy prowadzić cztery porty USB typu A generacji pierwszej na front naszej obudowy i też możemy wyprowadzić cztery porty USB 2.0 na przód naszej obudowy. Płyta główna obsługuje, supportuje karty graficzne w układzie Crossfire. Bardzo dobra wydajność tej płyty. W wielu testach przeganiała płyty na chipsecie X370 właśnie dzięki temu, że tutaj już był zaimplementowany kod AGESA wersji najnowszej. Duża możliwość konfiguracyjna pod względem podkręcania procesora i pamięci, jak o czym już wspomniałem wcześniej, za to duży plus. Jedyny minus, moi drodzy, który znalazłem w tej płycie, to dosyć grzejąca się sekcja zasilania. Osiągała temperatury około 90 stopni przy podkręconym procesorze. Natomiast jeżeli procesor nasz chłodzimy nie układem zintegrowanego chłodzenia wodnego, bądź też jakimś innym customowym układem chłodzenia cieczą, a zwykłym układem powietrznym, to nie będzie takiego problemu. Do tego pamiętajcie, żeby mieć dobrze wentylowane obudowy. Zresztą tyczy się to wszystkich komputerów, które posiadamy. Tak? Żeby ważne jest to, żeby obudowa była dobrze wentylowana. Zakładając na Ryzena na przykład chłodzenie Fortis 3 wersji V2 na przykład, wentylator wystaje troszeczkę na dole poniżej radiator, co ułatwia właśnie chłodzenie sekcji zasilania, ponieważ powietrze dmuchane przez wentylator nie tylko przepływa przez sam radiator na procesorze, ale też jest dołem przepychane, chłodząc po pierwsze heatpipe'y, a po drugie również sekcję zasilania. Więc jest to bardzo dobry przykład na to, jak schłodzić sekcję zasilania z płytą posiadającą chipset B350. Jeszcze jedna rzecz, dosyć bardzo grzejący się dysk M.2, ponieważ jego miejsce, jego slot umiejscowiony jest tuż pod kartą graficzną i ciepłe powietrze wydmuchiwane z radiatora karty graficznej niestety spada prosto na dysk M.2. Stąd też, zakładając dysk M.2, należy raczej zwrócić uwagę na to, żeby ten dysk miał również osłonę termiczną, radiator swój. Nie jest to teraz problemem, jest dużo dysków M.2, które są wyposażone właśnie w tego typu radiatory, w tego typu układy chłodzenia. Ale ten problem z grzejącymi się dyskami M.2 jest problemem większości płyt głównych, które mają umiejscowiony slot do montażu dysków M.2 właśnie pod kartą graficzną. Płyta może się spodobać osobom, które nie przepadają za podświetleniem RGB. Jest delikatnie oświetlona kilkoma LEDami od spodu PCB, także nie jest to absolutnie żadne oświetlenie rzucające się w oczy i rażące nas. Natomiast jeżeli ktoś jest fascynatem podświetlenia, to ta płyta oczywiście umożliwia sterowanie oświetleniem RGB w naszej obudowie za pomocą odpowiedniego złącza. Ode mnie to tyle, moi drodzy, w tym teście. Ode mnie leci rekomendacja dla tej płyty głównej. Naprawdę bardzo fajna wydajność, bardzo duże możliwości ręcznego podkręcania procesora i bardzo duże możliwości również ustawienia pamięci. Nadal rekomenduję jeszcze, żeby dla swojego własnego spokoju, jeżeli szukacie pamięci szybszych niż 3000 MHz dla platformy Ryzen, wybierać pamięci na kościach Samsung BDye. Unikać raczej Hynixów, chyba że wiemy, jak to ustawić ręcznie w BIOSie, jak je skonfigurować, wtedy nie będzie problemu. Ode mnie to tyle, jak już powiedziałem. Dzięki serdeczne za oglądanie tego testu i recenzji B350 Tomahawk od MSI-a. Nie zapomnijcie jak zwykle dać kciuków w górę i jak zwykle nie zapomnijcie również zasubskrybować mojego kanału. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia, Rafał.